Złocienieckie klimaty przedstawiają Halloween w Darskowie, wsparcie budowy mieszkań, zawody strzeleckie, wernisaż. W Darskowie odbyła się jesienna impreza skierowana do tych młodszych mieszkańców. Odbywa się trzecia edycja oczywiście zabawy halloweenowej. W związku z dużym zainteresowaniem postanowiłyśmy kontynuować po raz kolejny. Z roku na rok jest coraz więcej dzieci, rodziców, dziadków. I mi się wydaje, że będziemy pewnie to kontynuować, bo to pokazuje jak tak naprawdę, że fajnie się bawią, chcą w tym uczestniczyć, a tu chodzi o wspólną integrację. Co zostało przygotowane? Jest animatorka, która prowadzi zajęcia, później będą jeszcze tutaj przez nas prowadzone, będzie prowadzona impreza, będą konkursy, wyłonienie oczywiście najpiękniejszego stroju upiornego wśród dzieci i dorosłych. Co sprowadziło uczestników na to wydarzenie? Dzieci nas przyprowadziły, chciałyśmy im zrobić fajną zabawę. I wspólnie się pobawić. Bardzo lubimy przyjeżdżać, w ogóle tutaj ja stąd pochodzę, ale wspaniale Ania tutaj wszystko organizuje z Basią, także jesteśmy zachwycone, będziemy zawsze przyjeżdżać, jak tylko coś będzie się tutaj odbywać. A za co przebrały się dzieci? Ja za Dinię, ja za Wednesday. Strasznie fajna impreza. Gmina Złocieniec otrzymała ponad 2 miliony wsparcia na budowę mieszkań. Otrzymaliśmy symbolicznie, ale też fizycznie na konto gminy pieniądze z Krajowego Zasobu Nieruchomości, samorządowej spółki mieszkaniowej. I te pieniądze, które dzisiaj otrzymaliśmy, zwiększają pulę naszego wkładu do budowy mieszkań, które planujemy. Dodać należy, że mamy już pozwolenie na budowę. Przygotowujemy obecnie formułę, taką, która pozwoli nam dokonać wyboru, by te mieszkania, które zamierzamy budować, spełniły oczekiwania mieszkańców w takim kontekście, żeby nie było one aż tak dużym obciążeniem finansowym, a z drugiej strony, żeby też pozwoliło to lokatorom, którzy będą te mieszkania zajmować, jakby po czasie wykupić je na własność. Zaczynamy od bloku na 30 mieszkań. Jeśli w trakcie okaże się, że to jest dobry pomysł i że koszty są też realne, no to zaczynamy budowę drugiego. Także formalnie jesteśmy przygotowani. Gdzie te mieszkania powstaną? Aleja Piastów, czyli osiedle Czaplineckie, teren zielony, wokoło. Wielkość zabudowy nie będzie problematyczna dla istniejących zabudowy. I też będą parkingi, które będą zabezpieczać to, że te samochody, które będą stały pod blokiem, też będą miały swoje miejsce. Jaki jest ich największy atut? Mieszkania, które powstaną w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Zachodniopomorskiej i innych SIM-ów, będą miały czynsze zdecydowanie konkurencyjne wobec stawek rynkowych. Trudno oczywiście mi powiedzieć konkretnie, jaka to będzie stawka czynszu w Złodziejcu czy w realizowanej inwestycji w Świdwinie, ale na pewno będą to stawki dużo, dużo niższe niż stawki rynkowe. Dla takich projektów mamy drzwi otwarte. Na Złocienieckiej Strzelnicy już po raz trzeci odbył się memoriał Krzysztofa Waneckiego. Strzelanie odbywa się z broni sportowej, karabinek sportowy KBKS SM2. To są przyrządy optyczne zamknięte i w tym jest 13 strzałów, 3 są próbne do jednej tarczy i 2 tarcze po 5 do każdej tarczy strzałów. Więc każdy uczestnik, który bierze udział, ma 10 strzałów zaliczonych do punktacji ogólnej. Frekwencja rośnie z edycji na edycję. W pierwszym memoriale było uczestników chyba 23 osoby, w drugim memoriale było więcej, bo było 34, a teraz mamy zgłoszenia na 57 osób. Przyjeżdżają do nas kluby i uczestnicy z wielu szkół, z zaprzyjaźnionych miast, z Wałcza, Szczecinka, Czaplinka, Zdrawska Pomorskiego. Także coraz więcej fanatyków strzelectwa bierze udział w tych zawodach. Co sprowadziło uczestników na te zawody? No i dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do kolegów ze Złocieńca, bo dawno ze wstydem przysłam tutaj, przyznam, nie byliśmy, żeby odnowić kontakty, sprawdzić się w rywalizacji strzeleckiej. Także przyjechaliśmy we trójkę, żeby mieć pełen skład drużyny i mam nadzieję, że odnowimy jakoś te kontakty i będziemy częściej wspólnie
gośćmi, czy to koledzy z Celu Złocieniec w Szczecinku, czy koledzy z Impuls Szczecinek w Złocieńcu. Super zawody, celna uwaga. W ZOKU miało miejsce ciekawe, artystyczne wydarzenie. Mamy wernisaż Marty Frankowskiej, naszej utalentowanej artystki ze Złocieńca. Co artystka chce przedstawić poprzez swoje prace? Znaczy ogólnie przedstawiają moje emocje otaczające mnie świat, to jak go odbieram, ale uważam, że one same w sobie są komentarzem jakby i to już jest mój komentarz do otaczającej mnie rzeczywistości. A mam nadzieję, bo to jest dla mnie najważniejsze, że każdy z widzów zobaczy coś dla siebie, jakiś kawałek, albo spojrzy na tą pracę zupełnie inaczej i nie będzie to ta sama emocja, którą ja mam, a zupełnie na przykład inna. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby te moje prace nie były niezauważalne. One muszą budzić emocje, bo najgorsze, co może być dla artysty, to jeżeli pozostanie niezauważony. Artystka osiągnęła swój cel. Przede wszystkim nie można od nich oderwać oczu. Przykuwają uwagę swoją niezwykłością, taką duszą i takim przekazem, często domyślnym. Oczywiście każdy z widzów widzi to, co zechce widzieć i to chyba jest w tym najważniejsze. W takich wydarzeniach można się zakochać, zanim się obejrzysz. Cieszymy się, że byliście z nami w złocienieckich klimatach. Dużo pięknych wydarzeń i spotkań z Państwem, które rozjaśniają coraz szybciej zapadający mrok za oknem. Dziękując za to i za Państwa polubienia, liczymy, że razem doczekamy się jak najszybciej złotej polskiej jesieni. Miłego dnia i do zobaczenia!